Aida Bella od strony Rufy. Będziemy ją też mieli okazję zobaczyć od strony Dziobu i również wewnątrz, ponieważ będziemy dzisiaj gościć na tym statku. To pierwsza rzecz, jaką widzi pasażer wchodząc na statek, uliczka prowadząca dalej. Czekamy. Nasza grupka się właśnie formuje i czeka, żeby wejść dalej. Pierwsze kroki kierujemy na lunch, na które zaprasza kapitan, do restauracji Marrakesh. Będzie szybki lunch przed naszym prawie że godzinnym zwiedzaniem ślicznej Aida Belli. To teraz nie robimy! Hermetos gotował nam piękne powitanie. So like they want to go to north of Europe, to America, to the Caribbean or something like this. They come to me. Yes, and I have my own founder on that tent. I will show you later when he has it. So what are we going to do? For me, we have 14. Stadar plażowy na niewielu miejsc tutaj, gdzie wolno palić, ponieważ na całym statku obowiązuje zakaz palenia. Dyskoteki. Here on the right side we have an area for our teens. So up to 16 years old, they have their own room in summertime and they are on vacation and they meet other people here because we can have... Weszliśmy do dyskoteki. Na statku jest zewnętrzne boisko, gry w koszykówkę. Jest też trochę różnych rzeczy tutaj do uprawiania sportu przez pasażerów. Przechodzimy do bardzo wypoczynkowej części statku. Basen, jacuzzi, leżaczki, czyli pełen luzik. They can choose between 6 different kind of cocktails and say, I want to try this one. And it's like a little competition because who sells the most cocktail? Yeah, it's really nice. So with loud music, the DJs play music. It's really cool. Yeah, and all this is our pool area. Everything you can see here, it's so cool. Then you can just lie there. It's really nice. So you can move with the sun. Jesteśmy w prywatnej strefie spa. Wejście tutaj jest płatne, kosztuje 20 euro na cały dzień pobytu. Jest to jacuzzi. Specjalny mikroklimat, który tutaj panuje, jest po prostu tropikalny. Jesteśmy w jednej z kawin. Domyślam się, że tej najbardziej luksusowej. To jest korytarz, który właśnie spacerował w tej spa.
jesteśmy siłowni i fitness roomie. Work and live there, so it's the area where you're not allowed to go to. That's the reason. You can see, like here, known for these kinds of pictures, very colorful, everything is very small, but he is already dead, so, but we have still some pictures of him. No i na koniec filmu mówiłam, że idę sam uśmiechnięty i tu właśnie roześmiany pysk.